ty czujesz bardzo dobrze, Paulina. No naprawdę, świetnie, gratulacje, nawet czujesz super. Ja cię rozumiem, nie masz do co przepraszać. Ja szanuję tych, którzy mówią mi wprost, a nie owijają wełnę w bawełnę i będą mi mówić, jak mi do tej pory. Tak jak mówię, sztuką wielkich jest poczuć, co drugi czuje, tak? A jeszcze przez Skype'a. Gratulacje. Tylko słysząc może mój głos, czy może widząc moją twarz, tak? Okej, okay, gratulacje. No jestem pełna podziwu, czyli nie pomyliłam się i to nie jest gloryfikacja ciebie. Nie oczekuję od was niczego, tylko to jest to, że nie znasz mnie, bo ja tylko pewne tutaj jakie drobne, a może bardzo ważne rzeczy powiedziałam, bo tak się staram, żeby szanować wasz czas i mój. No to gratulacje. Idź dalej tak, Paulina. Pierwsza rzecz odnośnie finansów. Energetycznie pieniądze, tak jak wiatr, przychodzą i odchodzą. I teraz co możesz zmienić? Zrozum, że pieniądz nie musisz zasłużyć na niego, że pieniądz to jest energia. Energia, bo wszystko jest energią, tak? Ziemia, twoje włosy, moje ręce, wszystko jest energią. Tylko jest w danej formie. I tak samo jest z pieniądzem. Mimo, że zostały sztucznie stworzone tutaj, w tej rzeczywistości, to dalej są energią. I pierwsze, co ważne jest, żebyś w sobie poczuła i uświadomiła, że to jest energia i że od tej pory otwierasz się na nią i że ma do ciebie przychodzić w najlepszej, najczystszej formie, aby służyło twojemu najwyższemu dobru. Zobacz, ile się w tym zawiera. Zaczynasz nagle przyciągać ludzi, którzy będą ze szczerym sercem, że będziesz miała na przykład czy jakiś kontrakt, czy jakąś pracę i też będzie to służyć, ale tu bardzo uważaj, bo jeżeli na przykład zaczniesz wchodzić w lęk, to przypływ wtedy gotówki nie będzie twoim najwyższym dobrem, bo by wzmacniał twój lęk. Tak? Czyli musisz pilnować, pracować nad sobą, nad uzdrawianiem swojego wnętrza, w zaufanie do źródła. Widzisz, to jest właśnie to, tak? I pierwsza podstawowa rzecz, to ty masz zbudować dom dla siebie. To ma być numer jeden. To ma być twój dom, gdzie sobie wyznaczasz, że będziesz szczęśliwa. Będziesz wzrastać, będziesz się ładować energetycznie. Rozumiesz? Dajesz temu, bo musi być równowaga między dawaniem a braniem. Ty musisz też dostać. I musiałam zrozumieć, że zasługuję też, bo to też był mój program, też musiałam siebie uzdrowić, że zasługuję też na to, żeby dostać od kogoś. Dlatego nawet samo to, jak zaczęłaś mi mówić teraz, to jak to dla ciebie było ważne, to znowu dla mnie to było niezmiernie ważne, że mi to powiedziałaś. I tak samo ty musisz poczuć, że zasługujesz na szczęście i że tego chcesz. Nie kiedyś. Już teraz jesteś na to gotowa. Bo kiedy mówisz kiedyś, no to kiedyś to dostaniesz. Ale nie wiesz, czy w tym, czy w którymś tam życiu. Teraz jestem na to gotowa i to ma przyjść do mnie. To źródło ma prowadzić w jakiej formie? Jestem gotowa. Zobacz, jakie to są słowa, jak serce się otwiera od razu, kiedy mówisz. Jestem na to gotowa. Pragnę tego. Chcę być szczęśliwa. Chcę czuć wolność, chcę czuć przestrzeń. Chcę móc oddychać szczęściem i czuć je w sobie i dookoła siebie. Mój dom to ma być radość, to ma być miłość, to ma być harmonia. Niesamowite, Paulinko. Pomogliście mi, jak powiedziała, odzyskać fundament mojego istnienia i przejawienia się w duszę, w tym ciele fizycznym, bo to jest fundament, którego mi brakowało od początku i nie dostałam go nawet, może ja nie umiałam przekazać własnym dzieciom, tak jak wy to pięknie robicie. I tu pamiętajcie o tym też. Bo poprzez może te wszystkie doświadczenia, ból, żal i być może właśnie to, co Marku powiedziałeś, pomagasz mi i pomożesz mi uwolnić się, uwolnicie mi, pomożecie mi dalej siebie. Ja to czuję po prostu od tego pierwszego, tego pokłonu przez ileś tam lat służenia tej ciemnej stronie, że bo nie widziałam inaczej, bo miałam nie widzieć i ta charyzma, wiesz, i teraz to się to ciągnęło i nie mam do nikogo żalu ani pretensji. Mm-hmm. Rozumiecie? Mm-hmm. Tak. Ja powiem wam tylko tyle, że jestem wdzięczna za wszystkie te doświadczenia i warto było, teraz już to widzę poprzez waszą intencję, to
jak ja słyszę wasz dźwięk i wasze zaangażowanie, że pomogło mi to teraz, tu i teraz, pierwsza sesja, tak? Poczuć, że to wcale nie jest taki dramat, tylko widzisz, wiecie, co jest ważne? Kto to mówi, jak to mówi i jak rzeczywiście czuje i widzi Paulina i Marek. Bo ja poznałam wiele osób, wiesz, ale to są tylko takie wycinki. A wy żeście mi to tak... przeszłość jest ważna. Tak. Tak. To nie tak, jak w języku polskim uczysz się zasad. Nie. Wy żeście zmysłowili mi to tu i teraz. To tole siada z całym szacunkiem do tola. Bo wiesz, wiecie, co jest ważne? Ta kromka chleba i ten łyk wody to jest również to źródło, jakie emanuje od was. Dziękujemy ci bardzo. Ale ja wam mówię to, co ja czuję. To nie są pochlebstwa, to nie jest teatrzyk, bo wy to czujecie. Dlatego, Paulinko, i ten... Nie jako grzeczna dziewczynka, bo ja mogłabym z wami mówić... Powiedzcie mi, czy co jeszcze jest ważnego dla mnie, gdzie ja przerwałam wam powiedzieć coś, co powinnam usłyszeć, czy moja dusza, poprzez moje duszy, moje uszy. Jeszcze jedna rzecz odnośnie tej ziemi, gdzie tam robisz budowę. Właśnie oczyścić tą ziemię. A jak to oczyścić? Oczyścić energetycznie. Tu bym zrobiła osobiście trochę niestandardowo, bo tak mi idzie. Po okay. Pierwsze, tylko to po tym wszystkim, co już zrobisz. Jakby to musisz na końcu dopiero robić. Bo wtedy będziesz miała inną energię. No. Pierwsza rzecz, że tak jakby sobie łączysz się z Bogiem, z źródłem i mówisz, że to, co mówiliśmy, tak? Że pragniesz, żeby ten dom na tej ziemi był wybudowany na najczystszym energetycznie terenie. Że wiesz, że on w tej chwili jest zabrudzony, ale jednocześnie wiesz całą sobą, całą swoją duszą, jak i całym swoim sercem, że źródło może oczyścić je w jedną sekundę i napełnić je stałym wodospadem, strumieniem najczystszej energii źródła. Tak, aby jedynie źródło miało dostęp do tego obszaru i działo się wszystko na nim, to, co najlepsze dla ciebie i dla osób z tobą powiązanych. Czyli ci, którzy będą przychodzić, tak, odwiedzać w tym rozumieniu. Wiesz, tak. I to, co się zadzieje wtedy, zadzieje się coś takiego, że dosłownie, bo to mi się pokazało, to źródło pokazało w tym momencie właśnie, bo ja nigdy tego nie mówiłam, takiej formy. Pokazało się tak, że źródło, jakby taki strumień, dosłownie energii z samego źródła, taki portal się otworzy dosłownie, że strumień światła będzie spływał na ten obszar twojej ziemi, na tę granicę, cały jakiś obszar i dosłownie to będzie w bezustannym strumieniu światła. Cały czas. Jednocześnie to światło będzie ochroną, doładowaniem i wszystkim, co najwspanialsze. Powiem ci, Paulinka, coś, co ty zobaczyłaś, kiedy tą działkę znalazłaś na internecie i mam nagranie, może wam kiedyś w wolnym czasie dla rozrywki puszczę. Zobaczyłaś to, co ja nagrałam na kamerę, gdzie ta działka właśnie tak jakby się prosiła takiego właśnie tego oczyszczenia, wiesz, ta ziemia, czyli ta energia, Marku, co mówicie, bo słońce, przy zachodzie słońca, ja wiem, że to nie... Chociaż czasem się, wiesz, kłóci lewa półkula z prawą, czy to nie jest egoizm, to nie jest moja iluzja, ale to, co ty teraz powiedziałaś, to ja to widziałam na tym filmie, jak to słońce, symbolicznie, tak? Ale napromienia tę właśnie część, tą działkę, Paulinko. To tak jakbyś, wiesz, to nie jest, to nie ma czegoś takiego, jakby ktoś potocznie powiedział, słuchajcie, że wy widzicie w przeszłości, wy widzicie w teraźniejszości, bo to tylko w iluzji tu u człowieka jest, że to jest przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. To się dzieje teraz i wy widzicie to teraz, co ja postrzegłam to rok temu. I ty teraz spotykasz, sam Stwórca, bym powiedziała, chciałby... Tak. Ja miałam takie odczucie, że Stwórca chce, kiedy się położyłam na tej ziemi, popatrzyłam na niebo, Panie Boże, Ojcze kosmiczny, Ojcze wszystkiego, co jest. Czy to jest to miejsce, w którym mam budować ten dom? Będę szczęśliwa, czy już jestem szczęśliwa? No pokazały się wszystkie znaki na niebie. A symbolika, wiesz, zakotwiczenia, kotwica, pojawiła się forma takiego zaczepu. Mm-hmm.
I pojawiła się forma ta, którą wam filmik w swoim czasie prześlę, jak wam to nie przeszkadza. To, co ty mi powiedziałeś teraz, że słońce rozświetliło i wszystkie promienie padały, właśnie tak jak ty powiedziałeś, że ten, ja dzisiaj zapisałam to, bo starałam się szybko zapisać, że to źródło po prostu w jednej sekundzie oczyszcza, tylko moja intencja jest potrzebna, bo ta ziemia tam cierpiała. Tak. Okej, okay. Paulinko, to ja jestem bardzo, czuję, ja jestem wdzięczna bardzo Ojcu, Stwórcy wszystkiego, co jest, że pozwolił mi zobaczyć Was na YouTubie, usłyszeć Wasz portal, program i skorzystać z Waszej bezwarunkowej, czystej intencji i miłości, którą poczułam i mogłam za Waszym przewodnictwem pozbyć się czegoś, czego mam nadzieję, ale dobrze, to nie czegoś, czego nie mogłam się przez tyle lat pozbyć, a mam swoje 62 lata. Fizycznie. Bo mam tam, wiadomo, jestem Wam bardzo wdzięczna i czuję się zaszczycona. Jestem wdzięczna, jest Was tyle skromności i pokory i tyle mądrości, że można się od Was uczyć. Ja się też od Was dużo nauczyłam. I za to Wam bardzo dziękuję. I powiem, że cieszę się bardzo, że zaufałam swojej intuicji, a ja poczułam, jak też jesteście tymi poszukiwaczami i odkrywcami jednocześnie, jak zmieniacie siebie i jak potraficie pomóc zmienić się takim istotom jak ja również. Gdzie Paulino i Marku, nie ma lepszych ani gorszych, ale gdzie pomagacie wnieść ten promień słońca, światła ze źródła, ale jakże potężny, w tej waszej pokorze i skromności. Więcej nie będę mówić, bo mogłabym esej napisać. O Jezu. Bardzo ci dziękujemy. Bardzo. Ale jeśli chodzi o możliwość, to postaram się, ja nie mówię tego, ja zrobię to w najlepszym czasie. Nic nie obiecuję, ale jestem wam wdzięczna za waszą pomoc, za waszą sesję. Niejednokrotnie jestem naprawdę wdzięczna i zaszczycona, że mogłam jeszcze was zobaczyć wzrokowo. Dziękuję ci bardzo. I niech wam obfitość tego źródła, jak wy to pięknie nazywacie, tego czystego Ojca Niebieskiego, wypełnia waszą przestrzeń. To jest moje życzenie, moja intencja na duszy, umyśle i ciele, żeby tu i teraz zawsze było stuprocentowe zdrowie, doskonała miłość, spełnienie w karierze i światło, które was będzie prowadzić, tak jak te serca tam widzę, to żeby one były płatkami róż usłane i żebyście stąpali po tej ziemi i byli niesieni na skrzydłach aniołów, niosąc to światło i miłość, jakiej intencji żeście się podjęli działać, żeby pomagać istotom, które też szukały jak wy. Ja jestem wdzięczna wam bardzo i dziękuję. My też ci bardzo dziękujemy. I też tego samego życzymy. Jak poszła ta forma oczyszczania? Czy ja mogę coś powiedzieć, czy ty chciałbyś mi coś powiedzieć? Paulinko, co by byście chcieli mi tu powiedzieć? Co zauważyłeś, co poczułeś, co żeście poczuli, coście zauważyli? To, jak ja czuję, to jest aż niesamowite, bo tak naprawdę rozmawiamy no prawie 3 godziny, tak? Ale od początku rozmowy do teraz, czyli no w przeciągu 3 godzin, widać w tobie, ja już zaraz odniosę się do samego procesu, ale widać już w tobie zmianę. Widać. Okay. Proces, kiedy go mówiłaś, to nie jest tak, że tak jak ktoś mówi, ty go czułaś, mówiłaś całą sobą, czułaś całą sobą, jakby przeżywałaś każde słowo i ono szło z całej ciebie. To było czuć, że ty, to już nie jest tylko powiedziane, to było tak jak mówisz właśnie do Ojca Wszechrzeczy. To już jest takie wołanie duszy, które woła: tato, pomóż. I tak to odebrałam. I to było tak, że tak jak powiedziałaś na tym filmiku, że tak jakby właśnie taki strumień światła zszedł, ja to odebrałam tak jakby właśnie Ojciec patrzył, nie? I tak jak Ojciec patrzy i się uśmiecha. To dosłownie taką energię było poczuć. Tak jakby mówił, czekałem na to. Wreszcie jesteś gotowa. To jest
Paulino, jesteś cudownym dzieckiem Boga i czujesz i słyszysz i potrafisz, bo wiesz, mnie jest też potrzebne to znów w dalszym ciągu, bo mamy lewą i prawą, czy to nie jest, wiesz, bo ja staram się, bo niejednokrotnie może być, a ty mi to utwierdziłeś, że to nie było teatralne, to nie było wyuczone, to nie było wydeklamowane, tylko że ja to czułam, wiesz, to mi było bardzo Paulino potrzebne. Dostojna Paulino. Będę tak mówić, bo wiesz, tu już ta dostojność odpowiedzialności jest w słowach, które ty mówisz do tej osoby. Nie robisz to dla pieniędzy, ale robisz to z serca, szanując materię. I nauczyłaś mnie wiele. Bardzo się cieszę, naprawdę. I bardzo, naprawdę bardzo, jak to się mówi, trzymam kciuki, że na przykład za rok, czy za ileś napiszesz, chociaż napiszesz i powiesz, słuchaj, zrobiłam to, słuchaj, jestem szczęśliwa. Nie, ja wam będę mówić, będę wam pisać, jak będzie możliwe, takie informacje krótkie, bo ja wiem, że wy jesteście podjęliście się pięknego, niejednokrotnie no, niełatwego zadania. Będę wam takie króciutkie informacje dawała, a jak będziecie chcieli więcej, to ja się podzielę więcej. Bo będę starała się wam jeszcze powiedzieć coś, Paulina i Marku, co ja poczułam, co ja zobaczyłam w sobie, co się działo podczas, tak, kiedy powtarzałam te, Marku, twoje, czy wasze, waszą intencję, poprzez moje usta, czy ja z mojej duszy starałam się najlepiej, jak potrafiłam, na ile świadomość moja pozwalała, żeby rzeczywiście dojrzeć do tego i żeby to poczuć. I starałam się to zrobić rzeczywiście, Paulino, z duszy poprzez moje ciało. Taka była moja intencja. Żeby wiesz, raz na zawsze, słuchajcie, powiedzieć dość, no nie ma się co trzymać tej przeszłości, wiesz, tych przywiązań, tych paktów, co mówiliście, wiesz, ale to bez waszej pomocy by mi nie poszło. Z całym szacunkiem do mojej wiedzy i mądrości, ale ukłon w waszą stronę i nie kazy, bo wy to czujecie. Czujesz to, Paulina. Marku, co zobaczyłeś? A ja wam powiem, co ja zobaczyłam. Dobra. Może jakoś to połączymy. Ja ciebie osobiście teraz czuję, że twoja dusza stoi jakby koło ciebie i się do ciebie uśmiecha. Okay. Ona się uśmiecha, ale ty teraz jesteś jakby w takiej błękitnej energii, otoczona taką błękitną energią, która tak naprawdę bardzo cię koi. Bardzo, ona działa coś takiego, jak przykładasz do bolącego miejsca lód, że ona teraz, na chwilę obecną, w tym momencie, koi wszystkie twoje bóle, wszystkie twoje smutki, jakby to jest dosłownie tak, jakby byś była przytulana przez mamę, przez tatę, przez kogoś, kto cię bardzo kocha i mówi, nie przejmuj się, to już było, to już minęło. Teraz jestem przy tobie, kocham cię, taką jaką jesteś. I tak ja ciebie zobaczyłem. Dziękuję ci bardzo, Marku, bo jest to dla mnie bardzo istotne. Bo cóż, wracam do tego, co Paulina mówiła i ty mówiłeś, że te moje wcześniejsze historie, które w tej chwili już mówię jak w archiwum, ale tak świadomie, wiesz, przeczytałeś książkę, zobaczyłeś, doświadczyłeś i teraz mówisz tak zrównoważony, że to już nie jest moje, to już jest poza mną. I ja potrzebowałam tego błękitu i tego, wiesz, pokochaj mnie taką, jaka jestem. Bo wszyscy mi mówili, jaka mam ja być, żeby mnie kochać, rozumiesz? Powinnaś się tak ubrać, powinnaś to kupić, powinnaś to postawić tak, powinnaś to zrobić tak, tak? Już nie mam tego żalu, bo oni nie wiedzieli, co mówili, okej, ale to wiesz, teraz przy waszej pomocy mogło mi to usłyszeć i ciało, i dusza, i dusza, i ciało. A ja powiem wam coś fajnego, co ja zobaczyłam. Zobaczyłam, jak byłam w trakcie ściągania tej intencji, tej modlitwy, tej siły, tej mocy, zwracania się do źródła. W jednym momencie ja poczułam i zobaczyłam siebie w takiej siatce, jak wiesz, rybę się złowi. I ta siatka była z takich lin zbudowana, tak jak się niewolników czasem, wiesz, na filmach czasem to widać, tak? Taki film.
I potem w trakcie, kiedy mówiłaś te słowa, ja powtarzałam, to ta siatka traciła tą moc i ona rozpływała się w tej przestrzeni, wiesz? Po prostu ona znikała. Tak działa ta siła intencji tej modlitwy i tego, wiesz, prowadzenia i mojego powtarzania. Tak to zobaczyłam, a ja byłam tam w środku. To się rozpłynęło. Potem, kiedy szło o te przysięgi, coś tam jeszcze i te pakty i te inne, nie wiem już w którym momencie, ale pokazuje jak mi się obraz. Pokazuje mi się obraz, że widzę tak jakby ciemną przestrzeń, jak się widzi pięknie rozgwieżdżoną noc. Widzę taką dłoń, jak się widzi taką dłoń w czarnej rękawiczce z takimi srebrnymi jakimiś takimi, wiesz, podkreśleniami. Można by to namalować, Paulina. I widzę, jak tu między, jest to ręka na pewno prawa tej istoty, i jest srebrna kula, tak jakby, wiesz, jak się widzi nieraz światło, które dosłownie jest między palcem wskazującym a kciukiem prawej ręki tej istoty. I w trakcie, jak myśmy mówili te przysięgi, tam te pieczęcie i coś tam inne, to ta kula, ja miałam wrażenie, że to jest moja dusza. To ona po prostu, ta ręka była bezsilna. Ta po prostu, ta kula poszła w ten wszechświat, wiesz, świecić tam na tym nieboskłonie, wiesz? Wiecie? Tak to zobaczyłam. No, tak chciałam wam podzielić, bo żeby nie być wyśmianym również, żeby powiedzieć, że no bzdury widzisz, bzdury mówisz, bzdury opowiadasz i czujesz. Pięknie, naprawdę. Dziękuję wam pięknie. Na pewno powiem jedną rzecz. Nie będę obiecywać, ale skoro to będę starała się mówić, idźcie i zapukajcie do tych państwa, bo wiedzą, co mówią i wiedzą, co robią i czują to, co robią. Świetnie. Dziękujemy się bardzo. Bardzo okay? Bardzo. Dziękuję pięknie, pogodnej, cudownej nocy. Dziękuję wam za waszą cierpliwość, pokorę, wdzięczność, siłę, moc i niech wam światło pomaga rozwiązać. Paulinko, jak będę mogła ci pomóc, to jest moja skromna odpowiedź. Ja tam ci wysłałam kilka filmików, ale wiesz, pracuję nad zdrowiem, nie bez kozery powiedziałam, pozbyłam się łuszczycy, a to jest choroba nieuleczalna. I życzę ci, żeby źródło, najczystsze źródło pomogło wam, bo ciebie też to dotyczy, żeby pomogło ci, Paulinko, całkowicie, tak jak w tym jest, całkowicie pozbyć się skutków i przyczyn i żeby zasługujecie jak każdy z nas. Twoje ciało nie potrzebuje cierpieć i już nie potrzebuje ci mówić. Twoja czustka nie wibruje w świetle i już jesteś zdrowa. Dziękuję. Niech tak się stanie. Tak uzdrawia najczystsze źródło. Tam już jest czysto i światło. A gdybyście potrzebowali mojego wsparcia, macie mój telefon, macie teraz mojego Skype'a, możecie pisać. Ja służę wam pomocą, wiedzą, którą ja. Dobrze, dziękuję. Mam, Grażynko, do ciebie pytanie. Czy mogłabym, jeżeli byś oczywiście wyraziła zgodę, ten tylko fragment właśnie tego podziękowania opowiedzieć? Możesz, możecie. Natomiast niech usłyszy ten, kto powinien usłyszeć, jaką pracę niesiecie i jak pomagacie. I ja służę tym, tą wypowiedzią, tą wdzięcznością i jeszcze raz będę nawet, jak będzie chwila i moc, pod waszymi tam, ja nie robię tego, a postaram się po prostu, nie wiem jeszcze, co napiszę, jak dużo napiszę albo jak krótko napiszę. Bo ja wiem, jak się fajnie oskarżam ludzi, wiesz? Przechodziłam przez to, słuchajcie. No, dokładnie. A wynieście to światło. Ewentualnie, jak się technicznie znacie, no to możecie zmienić, bo to jest podziękowanie i ukłon w waszą stronę. I jak działa energia, jak działa modlitwa, to o czym Marku mówiłeś, o czym Paulina mówiłaś, że to działa, że to się zapisuje w tym polu torsyjnym, że to się zapisuje w tym wszechświecie. To są kwestie, że to działa. Nieważne, w jakim czasie doznajemy uwolnienia. Pomagajcie ludziom, nieście to światło, pomagajcie się dźwigać innym, chociaż sami też się dźwigacie. I dziękuję za, Paulinko, te słowa, które mi wydały dużo otuchy. Dziękuję wam bardzo. Też ci dziękujemy. Niech to idzie światło. Do usłyszenia. Do usłyszenia. No, hej.